Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało na sezon letni tego roku wystawę czasową, której bohaterem jest bawarski wedutysta Domenico Quaglio. Ten wybitny malarz epoki romantyzmu w Niemczech należy dziś do postaci nieco zapomnianych i mało znanych polskiemu odbiorcy kultury. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 19 czerwca w sali siedmiofilarowej na Zamku Średnim w Malborku. Dzisiaj prezentujemy romantyka malarza Domenico Quaglio, którą to wystawę wymyśliła i zorganizowała również pani Justyna Lijka z gabinetu Leci Muzeum Malborskiego, której bardzo serdecznie z tego powodu dziękuję i gdybym mógł prosić bukiecik. Domenico Quaglio przybył do Malborka w 1832 roku na zlecenie księcia Prus Fryderyka Wilhelma. Jego zadaniem było namalowanie kilku widoków zamku malborskiego po romantycznej restauracji. Domenico Quaglio był wybitnym malarzem zabytków, architektury i pejzażysty, ale w Polsce jest postacią mało znaną. W 1832 roku wyruszył do Prus na zlecenie następcy tronu pruskiego Fryderyka Wilhelma, późniejszego króla pruskiego, aby wykonać kilka widoków zamku malborskiego z czasów romantycznej restauracji do jego książęcej kolekcji. Obrazy Quaglia znajdowały się niegdyś w Zamku Berlińskim i w rezydencjach Hohenzollernów w Poczdamie. Zwiedził wówczas Malbork, Gdańsk, Fromborg, Królewiec, zawędrował aż do Tychy. Największym rozdziałem tejże wystawy jest prezentacja malborska, gdzie poprzez zabytki, książki i inne dzieła, inne dokumenty ikonograficzne możemy zobaczyć obraz zamku po romantycznej restauracji. Prac malarskich jest niewiele na tej wystawie. Quaglia poznajemy poprzez reprodukcje graficzne jego widoków z podróży. Domenico Quaglio był artystą, który działał w Monachium, a do Monachium w 1823 roku wybrał się Johann Karl Schulz, postać związana z regionem, z Gdańskiem i po części Malborkiem, a przed laty przygotowywałam wystawę poświęconą Schulzowi. Jeszcze wcześniej przygotowywałam wystawę o widokach Zamku Malborskiego w twórczości artystów minionych stuleci. W związku z powyższym gdzieś tam Quaglio, tę postać znałam, przewijała się w moich badaniach i postanowiłam przybliżyć ją turystom czy mieszkańcom Malborka, dlatego że Quaglio wykonał kilka widoków Zamku Malborskiego. W jakim okresie będzie można właśnie obserwować, zapoznać się właśnie z pracami tutaj właśnie w sali siedmiofilarowej? Od dzisiaj, czyli 19 czerwca do 6 września. Tego roku. Także jest to dość krótka wystawa, adresowana do turystów, którzy będą zwiedzać Zamek Malborski w sezonie letnim, głównie w wakacje. Dziękuję bardzo, dziękuję za liczne przybycie, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wystawa Państwu się spodoba, bo tak naprawdę to ona jest dla Państwa. Ja już wiele wiem o Domenico Quaglio, ja go polubiłam, jego prace mi się podobają, mogę je często oglądać i zawsze odkrywam coś nowego, ale teraz zachęcam do zapoznania się z tym wybitnym artystą, który odwiedził w 1832 nasze małe...